Jesteś gościem, więc dzień dobry, witaj. Czołem, Marcin. Cześć. Witaj. Wojciech Olszański. No. Aleksander Jabłonowski. Tak. Masz jeszcze jakieś ukryte nazwisko? Nie. To nie było ukryte nazwisko. Ja się do tego nazwiska zawsze przyznawałem. To od 76 roku. Od 1976 roku mam ten pseudonim. Zdążyłem się do niego przyzwyczaić. Co jest nazwiskiem, co jest pseudonimem? Wojciech Olszański jest moim nazwiskiem. Aleksander Jabłonowski to mój pseudonim. Wojciech Olszański, tak. To jest nazwisko. Mało tego. I to jest prawdziwe nazwisko. Nie wyciągniesz jakiegoś Władimir, jakiegoś tam... Nie. Coś. Spokojnie. Wojciech Józef Ryszard Olszański. Tak się nazywam naprawdę, tak. No to dobrze. Nie. Jak nie. Ludzie mówią, dobrze. Dobrze, Wojtku. Ja słyszałem Sasza Jabłonow. Bardzo mi się podobała ta wersja. Słuchaj, powiem ci tak. Mogło być gorzej. Mogło być. Sasza Jabłonow jeszcze jest do wzięcia. Chodź w pariatkę. Tak, jeszcze. Ty miałeś ten rawic, Saś. Słuchaj, więc może być Sasza Jabłonow. Dobra, zostawmy ten temat. A tak naprawdę, słuchaj, Największe przody mam w Czechach. No przez chwilę rozmawialiśmy, to jest fajną Czeszką. Tak, za moje nazwisko Olszański mam w Czechach takie przody, że jak kiedyś przed laty chciałem się dostać do knajpy Kalicha i nie było miejsc, i zaproponowano, że sobie zarezerwujemy za tydzień, no to poszedłem w te rezerwacje, jak pana nazwisko? Wojciech Olszański. Jak? Olszański. A to proszę bardzo, do pana Olszańskiego są miejsce. I wiedziałem, o co chodzi. Okazuje się, że to jest bardzo poważne nazwisko w Czechach. Są olszańskie namesti i olszańskie cmentarze. To prawie jakby się ktoś w Polsce nazywał Powązkowski. Dobrze. Wojtku, a skąd się wziął twój pseudonim? W ogóle pomysł na pseudonim? Słuchaj, w 76 roku tamtego wieku grupa ludzi zawiązała z nami nad jeziorem Czocha 31 sierpnia 76 roku Związek Jaszczurczy. O, nie będę opowiadał państwu o całym tym rytuale, ale znaliśmy się już kilka lat, jeździliśmy konno i warunkiem było, że każdy z nas ma przybrać pseudonim. Stąd twój kolejny przywara, jaką ci tutaj widzowie przypisali, czyli tak zwana jaszczura. Tak. Jaszczurka. Dlatego, że Towarzystwo Jaszczurcze to było pierwsze towarzystwo, stowarzyszenie, organizacja w historii Polski, która skupiała w sobie szlachtę, chłopów, mieszczan. Było egalitarne stowarzyszenie. 1396 rok. Wojtku, ale wiesz co? No. Ale za tą jaszczurkę to tam się pogryzłeś z paroma osobami, nie? Nie. Słyszałem, że jest ten, że jest jakiś ban na wywiady z tobą. Tak, słuchaj. Zacytuję pana Michalkiewicza. Nie lepiej by ci było niedźwiedziu... Znaczy, pana Mickiewicza, przepraszam. Ale pana Staszka też pozdrawiamy. Tak, ale pojechać. Wieszczu. Zobacz, kurde, wolno. Nie lepiej by ci było niedźwiedziu w mateczniku siedzieć? Lepiej, bo wiodłem bardzo, szanowni państwo, przyjemne życie i Pan Bóg jak rozum odbiera, jak karę przypuszcza, to na przykład rozum odbiera. Trzeba było siedzieć cicho, nie brać udziału w tych dysputach, nie ujawniać się, ale proszę państwa, miała wybuchnąć wojna w czerwcu, lipcu 2016 roku. No właśnie widzisz, to ja od razu, jak już o tym mówisz, powiem w ogóle, dlaczego się chciałem z tobą spotkać. No. Dlatego, że 22 maja 2016 roku to w sumie była emisja. Myśmy to nagrali wcześniej, to było gdzieś tam, ale też, czyli tak naprawdę 2-3 tygodnie nam brakuje do 3 lat. Miałeś takie spotkanie, na którym mówiłeś o zagrażającym nam wojnie w Polsce, że dojdzie do tej wojny. Na wspólnej. Tak. Na wspólnej, tak. Ale nie w TVN-ie. Nie. Na wspólnej, tak. Ulica Wspólna. I wtedy mówiłeś, nie wolno dopuścić do tego, żeby tu przybyli Amerykanie. Tak. Nie wierzę Amerykanom jak wściekłym psom. Nie jestem Putinowcem, ruską kurwą, ani agentą KGB. Co się zmieniło po 3 latach? Nic. Zmieniło się to, że
moje słowa się zamieniły w czyn, w wydarzenie. To wiesz co, to ja sobie pozwolę jeszcze, przepraszam, znowu ci wejdę słowo, pozwolę sobie puścić fragment twojej wypowiedzi. Tak. Biedni Eskimosi, kurde, to taki porządny, fajny lud. I popatrz, i gdyby oni bidoki wiedzieli... Eskimosie. Eskimosie, ale Eskimos... Nie, idzie wiosna, więc są Eskimosie. Aha, Eskimosie. 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 Ale proszę Państwa, Eskimosie to nie to samo, co Eskimosi. A nie, absolutnie. No tak, Eskimosi... Tamten lud się pociera noskami. Tak. Eskimosi. Tak. A Eskimosie, Tak. Co w ogóle myślisz o Pruchniku? No, jestem dumny z ludzi z Pruchnika, że kultywują tradycję, proszę Państwa. Brawo! Liczę na to, że ta tradycja zostanie wpisana do dziedzictwa kultury, tak jak w Czechach jest wpisana do dziedzictwa kultury palenie Judasza i topienie, czy tam wieszanie go. To jest brawo, że im się chciało. Wiesz, dzisiaj ludzie wolą oglądać, niż brać czynny udział w wydarzeniach, a w Pruchniku ludzie, popatrz, zrobili kukłę, obili kijami, spalili, utopili. Brawo, brawo, brawo. Ale słuchaj, nie wiem, czy dobrze pamiętam, 59-30, zaraz zobaczę. Ale czemu można atakować ludzi za to, że palą kukłę Judasza, wsadzić do więzienia za to, że palą kukłę Żyda, takiego Sorosza. Rybaka. Sorosza. Sorosza, przepraszam. Sorosza, tak. Tak, Hiszpanie strzelają do nich, a tak długo aż zapłonie. W innych krajach zresztą, w ogóle w całej religii chrześcijańskiej praktycznie są jakieś tam sądy nad Judaszem, tak. Raczej samosądy. To też jest dobry przykład na to, że jednak trochę tego powinno być. Tak. Ale to jest złe, jak się to robi w Polsce. Słuchaj. Ale jak się robi na przykład na Święto Purim, jak się Hamana wiesza, można się cieszyć, radować. Ale zauważyłeś, Marcin, jedną rzecz, że Haman nie zdążył nic zrobić. Haman został zabity. Proforma. Proforma, tak. On jeszcze nic złego nie zrobił. I 10 jego synów. Ale Państwa. Oni mówią, że różnica jest taka, że Amalekici już nie żyją, a Żydzi żyją nadal. Dlatego to nie wypada się z Żydów tak żartować. Tylko ja bym jeszcze przypomniał, że Amalekici nie żyją właśnie dlatego, że Żydzi im zrobili holokaust całkowity, słuchaj. Słuchaj, ja mam na to taką, nie, to nie jest śmieszne, mam taką sorry. Koncepcję, uważaj. Czekaj, zobaczę tylko, czy to jest to. Tak, tak. Tylko daj nam, Panie Boże, Polaków urządu, którzy będą wiedzieli, że to hańba żebrać w Kanadzie u Kanadyjczyków. I to może przyjechalibyście do nas, co? A może byście wsparli, żeby ten szczyt NATO był jeszcze większym szczytem? A my będziemy szpicą NATO. Weźmiecie nas i tak nami, tak jep, 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 tak w tego ruskiego niedźwiedzia. Nami, co? No ale musicie nam za to zapłacić, że my wy tak, wami tak będziemy walić tego ruskiego. To my zapłacimy za wszystko. No ale zginiecie. No ale będziemy sławni. Proszę Państwa, wybaczcie, że kpię. Ale to się tak dzieje. No właśnie, kpię? Ile teraz musimy płacić za te bazy amerykańskie? Jeszcze oficjalnie na dzień dzisiejszy 2 miliardy dolarów. A i niektórzy ile? Politycy mówią, że to nie koniec. Że suwerenność kraju to się mierzy tym, czy obce wojsko w nim jest. A raptem 25 lat temu pozbyliśmy się innego wojska. Wiesz, ci wszyscy, którzy się na to godzą, to historia ich wycharknie na śmietnik. Rozbrojenie Polski. Polska chyba nawet tak rozbrojona nie była w XVIII wieku, wiesz, Marcin? Ale wróćmy do tego, tak, bo ja ci przerwałem. Tak. No. Co się zmieniło przez te 3 lata? Poza tym, że słowa, w których mówiłeś, że kpisz, okazały się faktycznie prawdą. Że to wojsko tu pojawiło się i co dalej? No i będzie się go pojawiać coraz więcej. Obietnica prezydenta, już was nigdy nie opuścimy? Działa. To jeszcze było przed spotkaniem z Trumpem. Trump tak. Przyjechał w lipcu był... i tam Trump dał popis, rozumiesz, hipokryzji wobec Polaków. Moja taka znajoma, pani bardzo wiekowa, pseudonim Watra, ma grubo ponad 90 lat, po przemówieniu Trumpa powiedziała, zacytuję, dosyć tego pierdolenia. To jest stara retoryka napędzania Polaków na samobójstwo. Marcin. Taki sprawdzona metoda, jak Polaków pod włos podejść. Powiedzieć tak o nich dużo, dobrze, są bohaterscy, tak no to jest. My teraz pokażemy, że jeszcze nadal jesteśmy, tak? A my z honorem
na dnie lec, tak? Jak to się mówi, jak to było, tak? Że Polacy będą bić się do ostatniej kropli krwi, a my do ostatniego Polaka. Powiedział to Francuz w pierwszej dekadzie września 1939 roku na spotkaniu sztabów generalnych Wielkiej Brytanii i Francji. Ciesząc się, że Polacy kupią im czas. Tak. I co, nadal tak będzie? Tak, tak. Widać, nasi ludzie, którzy nami rządzą, wypełniają stare scenariusze. Po prostu. I musi, żeby Polaków załatwić, żeby zmienić ich byt, to trzeba im zafundować traumę. Traumę insurekcji, powstania, klęski. Kanonenfleische. Popatrz, Marcin. Gdyby sytuacja inaczej się potoczyła, gdyby Kościuszko nie dał się podpuścić i za pruskie pieniądze nie wywołał wojny z Rosją, to do rozbiorów Polski by nie doszło. Być może tak. Bo caryca się nie chciała Polską dzielić z Prusami i z Austriami. To nie było w jej interesie. Ona za bardzo tanie pieniądze kontrolowała Polskę od 1717 roku. Przetrzymalibyśmy to, bo rzeczą najważniejszą jest ciągłość istnienia państwa. Co zrobili Prusacy? Przetopili koronę, berło, jabłko po zdobyciu Wawelu, żeby ślad po Polsce nie został, ponieważ... Po królestwie, ponieważ istnienie Prus zachodziło tylko wtedy, kiedy Polska przestała istnieć. Bo Prusy powstały, to było lenno Królestwa Polskiego. Hołd pruski. Mówi to coś, szanownym państwu, 1525 rok. Tak. Hołd pruski na kolanach przed królem polskim. I godło Prus było bardzo zbliżone do króla, do godła Polski. Na piersi orła było S.A., czyli Stanisław... August Rex, przepraszam. S, tak, duże. Tak. A nie widzisz jakiegoś podobieństwa do współczesnego? Ktoś tam teraz na kolanach też takiego hołdu nie niesie? To, słuchaj, obecność armii amerykańskiej to jest gwarancja władzy establishmentu. Przy czym ja nie myślę tylko o PiS-ie. Ja wrzucam... Armia amerykańska, ale rząd USA czy Izraela? Kto tu rządzi? Słuchaj, no jak widzimy, co powiedział Suski? Że strategiczny sojusz z Izraelem musimy wypełnić wszystkie jego żądania. Chyba nie, nawet za bardzo A się nie powiedział. A co powiedział świętej pamięci Kaczyński w Izraelu? No jest na nagraniu. Proszę Państwa, proszę wejść na YouTube i napisać takie zdanie. Lech Kaczyński, zdrajca Polski, i się wyświetli Wam bardzo ciekawy filmik. Jak to pięknie powiedział, że to co dla Izraela, jak to nazwał? Rządy się w Polsce zmieniają, ale rzeczą najważniejszą dla wszystkich polityków w Polsce jest sprawa Izraela. Tak mniej więcej, może troszeczkę innymi słowami. Coś takiego, tak. Tak, niestety. No i dobrze, mówiłeś 3 lata temu, że grozi nam wojna. Akurat wtedy to wynikało z tego, że wyciekły informacje z Ameryki, o planach pani Clintonowej, że ona się chciała w ten sposób pokazać. Plan był... Chyba na szczęście, możemy powiedzieć, nie wyszło. Clintonowa nie wygrała, na nasze szczęście. Znaczy, słuchaj, ona by wygrała, gdyby doszło do wojny. Tylko, ale tak. Wojnę zatrzymał. No właśnie. 22 czerwca. Niespodziewaną wizytą. Tak jest. Prezydent Myślimy Chin, o tym samym. 8-godzinną, bo Amerykanie bardzo sprytnie, oni powiedzieli PiS-owi, zróbcie tę wojnę, my was poprzemy. Rozumiesz? Czyli prawdopodobnie Polska by się rozpadła, oni by uratowali pokój w Europie, zamontowaliby tu 140 tysięcy żołnierzy, Amerykanie. Rosja by sobie wzięła trochę co ich, Ukraina co ich. Niemcy, ziemie zachodnie. Tak. A my, trauma klęski, my szczęśliwi, że przeżyliśmy. Wiecie Państwo, najgorsze jest to, że prognozy ofiar tej krótkiej wojny bezwzględnej dla Polaków amerykańscy generałowie przewidywali między 200 a 400 tysięcy zabitych. Armii praktycznie w ogóle nie mamy, można powiedzieć. Rozmawiałem z wieloma oficerami, którzy wtedy wiedzieli, co się szykuje, ponieważ Wojsko Polskie było koncentrowane w tak zwanym przesmyku suwalskim. To jest... I słuchaj, i to był powód, że zabrałem głos, bo ja jestem człowiekiem politycznym i zawsze byłem, ale jestem śmierdzącym leniem. Nie chciało mi się, tylko perspektywa tej wojny
to jak żelazo, wiesz, rozżarzone żelazo przyłożone do tyłka, tak to na mnie zadziałało. Wiesz co, martwię się tylko, że teraz nam zrobili taki chwyt, że nam rozgrzany pogrzebacz wsadzili zimnym końcem do ucha. I poparzymy, i nikt nie poparzymy się, jak będziemy go wyjmować, wiesz? Do dupy nam wsadzili, Marcin. To ty to powiedziałeś, ja wiesz, wiem, że jest wiosna, ale ona się zaraz skończy. Tak. Tym bardziej, że rolnicy na wiosnę to używają Roundupu, a to wiesz, wszystko pali, nie? Tak. Słuchaj, a gdzie twoim zdaniem, może zanim jeszcze dam to pytanie, co twoim zdaniem w tej chwili mogłoby być takim zapalnikiem wojny? Wtedy wiemy, teraz, co się mogło, co może się wydarzyć. I czy w ogóle się nadal obawiasz, że do tego się dąży? Tak, wybory na Ukrainie dla mnie są niezbitym dowodem, że zbliża się tak zwane Polukra. Wystąpienie Tuska w parlamencie ukraińskim, który po ukraińsku mówił, dla mnie jest dowodem, że Tusk wziął układ z Kołomojskim. Jak myślisz, skąd on w ogóle zna ukraiński? No nauczył się. Po co? Słuchaj, no po to, że najpotężniejszy człowiek Europy, Kołomojski, szef Europejskiego Kongresu Żydów, oligarcha ukraiński, potęga, władca mediów, koncernów, przejął władzę na Ukrainie w postaci pana Żołyńskiego. Znowu Eskimosie? Słuchaj, tam tak zawsze było. Natomiast oni zrozumieli, że postawili na złą kartę tego banderyzmu, że Polacy z banderystami pod pachę nie będą chodzić pod ramię. Więc teraz już okaże się, że ta śruba zostanie banderyzmu przykręcona. Nawet nas przeproszą za Wołyń. Po jesiennych wyborach będzie tak. PiS te wybory wygra, ale przegra. Ponieważ PiS chce konstytuanty, chce pełni władzy w parlamencie. Nie będzie jej miał i powróci Tusk. I Tusk robi na jesieni zamach stanu ku radości całego świata, Europy, postępu, sił. I zrobi układ z Ukrainą. Ponieważ Ukraina jeszcze nie weszła do Unii Europejskiej i za bardzo ją tam nie chcą w tej Unii Europejskiej. No dobrze, ale to co może być tym zapalnikiem? Bo to tak powiedziałaś, jak może być, ale co może być samym zapalnikiem? Słuchaj, Amerykanie... Twoim zdaniem. Poczekaj. Ja tego nie potrafię do końca powiedzieć, ale powiem, dojdziemy do tego. Cel Amerykanów jest panowanie nad Eurazją. Kto panuje nad Eurazją, ten panuje nad światem. Doktryna Brzezińskiego. Myślę, że w tej chwili ich priorytetem jest problem chiński, że tak powiem. No tak, ale Chiny też... Sojusz z Rosją przeciwko Chinom. Ale skąd się bierze sojusz z Rosją? No Rosję trzeba w jakiś sposób osłabić, pobić. I do tego, jak mówił Brzeziński, najlepiej się nadają Polacy. Więc wywołanie konfliktu polsko-rosyjskiego, poparcie Ukrainy, tu może być... To sprawa może być bardzo dynamiczna, Marcin. Może się w ciągu... Scenariusze są przygotowane. Może to będzie Mierzeja Wiślana, może Zalew Wiślany, może będzie eskalacja. Przy czym, proszę Państwa, to wszystko się dzieje zawsze w układzie między wielkimi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to odsyłam. Ruskie z Amerykanami w kosmos latają i na tej... stacji satelitarnej tam międzynarodowej. Sobie, tak, siedzą sobie tam razem. Więc oni się do wszystkiego ugadają. Może tutaj warto zwrócić uwagę na słowa Stanisława Michalkiewicza, którego już dzisiaj wspomniałeś. Tak. Jak to mówił właśnie o nowej doktrynie, że już nie haratamy się między sobą, tylko na przedpolach. Ohoho. Także wiesz. No na pewno... I tu te nasze, i tu polskie przedpola takie są fajne do tego celu. Słuchaj. Ale zastanówmy się, jeżeli tak, to gdzie szukać sojuszy? Tylko w Europie. Tylko w Europie. Proszę Państwa, to nie jest prawda, że nie jest możliwe egzystowanie Polski między Niemcami a Rosją. To już nie powiem jest... Powiem więcej, z tego nawet trzeba czerpać korzyści. Tak jest. I można. Mądrze. I można. To już nie są te Niemcy i to już nie jest ta Rosja. Rosja już nie jest sowiecka, Niemcy nie są hitlerowskie. Ale powiedz mi, jak już mówisz o Rosji... Nie masz wrażenia, że jednak wciąż jest obrzydzenie? Fakt, że to obrzydzenie, które mieli Polacy, to była nie do Rosji, tylko do tak zwanych ludzi radzieckich. Do bolszewi. Do ludzi radzieckich, do armii radzieckiej.
nie rosyjskiej, tylko tej radzieckiej. Ale czy nie masz wrażenia, że nadal jest hodowana ta niechęć do Rosji? Jest. Bo ludzie, słuchaj, ludzie jak się spotkasz z Rosjanami, czy pojedziesz do Rosji, generalnie dogadują się. Tak. Bez problemu, są sobie... Najgorsi są pośrednicy. Powiem Ci więcej, Marcin. Na Ukrainie Ukraińcom bliżej do Rosji, do Rosjan, i przecież na wschodzie Ukrainy Ukraińcy nie chcą być Ukraińcami, chcą być Rosjanami. A na zachodzie chcą być Polakami. A to jest straszne. Ja ich nie chcę. Nie chcę z nimi żadnego sojuszu. Niestety. Niech oni sobie będą tam, gdzie są. A, żeby było jasne, ja nie jestem za tym, żeby Lwów wrócił do Polski. Jeśli Lwów miałby wrócić do Polski, to musiałby być spełniony jeden warunek. Bez ani jednego Ukraińca. Trudno, stało się. Historia się przemieliła, straciliśmy Lwów. 600 lat był nasz, a teraz nie jest nasz. Wiesz, że to mówi jest to żądanie nie do realizacji. Słuchaj, nie? Mówi to człowiek, który pochodzi z Lwowa. Cała moja rodzina pochodzi z Gródka Jagiellońskiego i z Lwowa. No wiesz, patrząc na to, że Kaczyński obiecał to, o czym mówiłeś, odzyskanie obywatelstwa polskiemu każdemu Żydowi. I Tusk to realizował. Który tego zapragnie, tak to powiedział w Izraelu. Tak. Bo najważniejszą rzeczą dla każdego rządu w Polsce jest los i interes państwa Izrael. Ma to zapisane. Zapisałem to sobie, tak. Bo to na... Jeszcze raz, Marcin, jeszcze raz. Powoli i precyzyjnie. Dla każdego rządu... Prezydent Lech Kaczyński obiecał odzyskanie obywatelstwa polskiego, jak to pięknie brzmi, odzyskanie obywatelstwa polskiego każdemu Żydowi, który tego zapragnie. Nie każdemu, na świecie. Nie każdemu Żydowi, który pochodził z Polski. Tylko zapragnie. Zapragnie. Najważniejszą rzeczą, mówi dalej, dla każdego rządu w Polsce jest los i interes państwa Izrael. Ja myślałem, kurwa, że najważniejszy jest los i interes państwa Polska. Ale Marcin, uważaj, co powiem. Uważaj. Przecież wiesz, pan... że za to jest sąd. Trybunał Stanu, ale uważaj. Pan Kaczyński powiedział prawdę. Dla każdego rządu. Raczej nie rządu. Czekaj, nie. Pan Kaczyński powiedział prawdę, kto rządzi Polakami. Tak. Powiedział, on nie skłamał w żadnym miejscu, proszę no Państwa. No to czy PiS, PO nie ma żadnego znaczenia? Nie ma znaczenia. To jest jak orzeł i reszka, jedna moneta. Słyszałeś, co wchodzi w internecie? Po PiSu wystrzegaj się jak syfilisu. I teraz zobacz, dzisiaj słuchałem różne stacje, ani słowa o Konfederacji. Ani pół słowa. Nawet nie wymieniono. Trzecie miejsce Kukiz, tak. Wiosna i pozostałe partie. Ani słowa o Konfederacji. Nigdzie. Ale i dupa boli. Oj, powiedz, ale słuchaj, ale ja sobie zrobiłem test. Jeżdżę konno, spotykam się z rolnikami. Trochę za Warszawą, parę dziesiąt kilometrów. Zagadnąłem z takiego z widzenia znajomego rolnika i pytam się, panie Stasiu, a o Konfederacji pan słyszał? No o czym? O czym? Tak! Tak, Marcin. Tak, ja wiem. Pan Stasiu to nie jest facet, który nie interesuje się polityką. Dopiero jak mu powiedziałem, to mi no coś takiego nie słyszałem. Bo pan Stasiu nie ma czasu wchodzić do internetu, bo musi ziemię oprawiać. Wiem, on wchodzi od 19 do 20 wchodzi w telewizory. Nawet nie, bo zasypia przy telewizorze, wiesz, nad miską zupy zasypia. Więc proszę wiesz państwa... Wiesz co, cieszę się, że można powiedzieć, że w tych wyborach do Europarlamentu Konfederacja jest numerem jeden. Od wczoraj możemy to powiedzieć. No tak. Numer jeden, wylosowali numer jeden. A, nie wiedziałem jeszcze. Zobacz, jak to ładnie brzmi. Konfederacja jest numerem jeden. Tylko wiesz, czego się boję? Że ludzie mają tak w głowie zabite takie zdanie. Mój głos nie może się zmarnować, oddam go na dużą partię. No no. To jest straszne, Marcin. Czyli jak ja bym z tobą szedł gdzieś, I ty byś zobaczył, nie wiem, z kimś bym się tam pokłócił, zaczął się bić i ty byś zobaczył, że ja dostaję baty, tak. To ty byś przyszedł na stronę tego drugiego, no bo lepiej być po stronie wygranego niż przegranego, to tak? To jest ta zasada, tak, to jest ta i to działa niesamowicie. Ale przecież ich głos, jak dadzą no, na tych szmaciarzy, czy na PiS, czy na PO, to jedna różnica, czy na odbytników z Wiosny. Ale oni tego nie wiedzą, Marcin. To jest właśnie głos stracony. No, ale oni tego nie wiedzą. Albo ten, PS, jak oni się nazywają? PSLGBT, tak? Polskie Stronnictwo Lewicy, tych... ale chyba nie. Lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, jeszcze z QZ, czyli dziwaków i zoofilów. To jest teraz Polskie Stronnictwo takie. A jeszcze pedofili trzeba dorzucić do tego.
Już wystarczy im PS, LGBT. Ale są w sojuszu z nimi? Nie, no ale, no tak, no przecież oni tęczowi są jak cholera teraz, PSL. I ale chodzi o to, że to wszystko na jedno kopyto idzie, rozumiesz? No i teraz zobaczymy społeczeństwo, które jest zaczadzone przez główne media, przez TVN, TVP, Polsat. Media głównego Rynsztoka, powiedzmy to. Tak myśli, jak telewizja każe i tyle. Co robić, powiedz? I kiedy Polska została sprzedana Izraelowi? W 1985 roku. W 1985 roku. A myślisz, że już nie w 56, nie. Kiedy oni wyjeżdżali swobodnie, mogli wywozić bogactwo i tak dalej? Nie? Nie. W 56 roku to tutaj się kłania pan Gomułka, pan Moczar, ludzie, którzy wiedzieli, z kim mają do czynienia. W 76 roku powstał KOR. Czyli Komitet Obrony Robotników. Powstało, proszę Państwa, ognisko wojenne przeciwko Polsce. KOR wygrał w 89 roku. Bo miał. Tak, ale od 81, od stanu wojennego do 85, była bardzo... Historycy powinni usiąść nad tym okresem. Bo się tam bardzo dużo ważyło. Tylko wiesz, że jak usiądą, to zapłaczą, nie? O Jezus. No wiesz, ale gdyby Jaruzelski nie oddał Polski Rockefellerowi w 85 roku, to sprawa nie byłaby taka prosta. Czyli co? Bo mam takie akurat, przygotowałem sobie pytanie nawet, bo sobie, wiesz, inteligentny jestem, to muszę pisać. Ale nie masz wyboru, musisz być, prowadzić telewizję. Wszedłeś taki temat, kanał po prostu. To kto ma zwierzchnictwo nad armią polską w tej chwili i nad całą Polską? Jak skoro już mówisz, że zostaliśmy sprzedani. Więc tak. Oddani, że tak powiem. Generał oddał. Tak. Generał Wojska Polskiego, ludowego zresztą. Tak. No proszę Państwa, zwierzchnikiem sił zbrojnych jest pan Duda. Teoretycznie. Nie, praktycznie. Jest naprawdę zwierzchnikiem. Wydaje rozkazy, awansuje, odwołuje. A myślisz, że jakby doszło do wojny, to kto by dowodził? Nikt. Bo oni nie wiedzą, kto ma dowodzić. Nikt. Janusz Korwin-Mikko ty mówił, że jak pytał się, w jakiej sytuacji, to oni się między sobą pokłócili, kto ma... Ale o to chodzi. Koniec. Bez władz decyzyjnych. Wiesz co? Wiesz, jeśli by doszło do wojny, to modliłbym się o jedną rzecz. Żebyśmy w ogóle nie walczyli. Po raz pierwszy. Bez strat, tak? Mam nadzieję. Tylko boję się, że wiesz, że szczeniaki zostaną napuszczone. Właśnie. Te szczeniaki, które, wiesz, latają tam jako terytorialsi, bo oni są... Bo potrzebne jest kanonenfleisze, jak mówi... Trauma klęski jest potrzebna, żeby Polaków rzucić na kolana. Bo proszę Państwa, od Kościuszki jedziemy. Przegrane powstanie kościuszkowskie, czyli wojna polsko-rosyjska, spowodowała, że caryca poszła na układ z Prusami. I ta wiara w to, że kosami zaatakują te magazyny, zdobędą broń i później to jakoś pójdzie, tak? Wiesz, ale wtedy jeszcze broń była jednostrzałowa, nabijana od lufy. No ale wiesz... Wiesz, dzielność żołnierza wtedy jeszcze miała znaczenie. I była porównywalna, ale i tak wyszkolenie to wyszkolenie. Tak, masa ognia, wyszkolenie. Jest takie stare, dobre przysłowie, byle żołnierz, ale żołnierz, a nie ochotnik, milicjant, bo to tak trzeba traktować. Kosynierzy to byli milicjanci, co najlepiej widać w czasie wojny wyzwoleńczej czy rewolucji amerykańskiej, kiedy niewielkie oddziały angielskie rozgramiały w perzynę oddziały ochotników. One się oczywiście, odległość, ocean, Anglia, Ameryka, zasoby ludzkie, Anglicy musieli przegrać. Ale te potyczki były miażdżącą klęską dla republikanów wtedy. A kwestia imigracji. Co się przez te 3 lata zmieniło? No przez te 3 lata przybyło do nas trochę imigrantów ze świata. Ubyło naszych Polaków. Nie, niemożliwe. No przecież Tusk mówił, że będzie tak dobrze, że Polacy będą wracać. Ale jeszcze nie ma tak dobrze. Będzie. Tak, nie będzie. Tak nam dobrze, że dobrze nam tak. Nie będzie. Proszę Lepiej Państwa, już było, tak? Wiesz, jak mówił Laskowik. Tak, mówi się, że 10 milionów Polaków wyjechało.
i wyjadą następni. No właśnie, pani Mosbacher mówi, składajcie wnioski o wizy, tak, wyjeżdżajcie. Tak. Co, urządzili tam socjalizm i teraz nam delikatnie mówią wypierdalać? Słuchaj, widocznie Polacy są tam potrzebni. Czy niepotrzebni tutaj? A tutaj nie. W Polin? Nie, nie, tu nie, bo tu ma nas być 15 milionów. To jest bardzo precyzyjnie obliczone, że tyle nas wystarczy do obsługi nowego państwa. Eskimosi. Eskimosiów. Sorry. Eskimosiów. Siów. Tak, tak. Zapamiętajcie państwo, Eskimosiów. Eskimosiów. Eskimosiów, tak. No. Wczoraj była dyskusja w sprawie próchnika w jednej z telewizji. Ale głównej telewizji? Ja już telewizji? Mówiłem o tym. I Marek Jakubiak do Brudzińskiego powiedział tak. Żaden Żyd nie nazwie pana bratem. Skąd ta wiara u wielu Polaków, że jeszcze sobie coś kupią u Goldberga, ale u Baumana? Marcin, a skąd wiesz, że to są Polacy? A może to są Ukraińcy? Miałeś rację. Bo mnie powiedziała w 80 roku pani Watra, poznałem ją wtedy. Rzeczona wcześniej przez nas. Tak. Że Wojtuś, mamy w Polsce 7. kolumnę. Jak to mówię? Pani Wando, jak to 7. kolumnę? No 5. to wiesz, to Niemcy, tak? 6. to Żydzi. A 7? No myśl, Wojtuś. Wyś. O, przepraszam. A czemu właśnie 7? Przejęzyczenie semantyczne. No, rachunek, takie, rachunek, wiesz. To dlaczego? Pan dobrze rachuje. Tak, tak. Czemu 7? Kto? Ona mówi, Ukraińcy. Jak to jest, że tam baby w spódnicach lufy oddziały przemycają? Broni jakaś do Ukrainy zjeżdża? Co tu powiem chodzi? Ci tak, mają silniejszą biologię niż my. O jakich Ukraińców mówię? Przy czym, proszę państwa, sami Ukraińcy to są ciężko pracujący ludzie. Wiesz co, jedyne dobre, co jest w Polsce, to chyba to, że oni tu przyjeżdżają i widzą przepaść, jaka jest między Polską a Ukrainą. I wcale im się tak bardzo nie chce za tą Ukrainę walczyć i tam wracać. Ale powiedział mi Ukrainiec, którego znam 10 lat, który pracuje w sklepie, jest kierownikiem sklepu pewnej sieci. Ale w Polsce. Tak. W Polsce. Mhm. I on powiedział mi tak. No mówię, kim jestem, znamy się 10 lat. I mówi, słuchaj, ja się boję funkcjonariuszy banderowskich. Bo oni, w Polsce? Tak, bo oni mnie znajdą. Bo oni przyjdą, tak? Do niego przyjdą. Do ciebie, do mnie nie przyjdą. Ale do niego przyjdą, bo mają do niego prawo, bo on jest Ukraińcem. I każą mu zrobić coś. To tak działa. I teraz pani Wanda powiedziała mi wtedy w 80 roku, synku, w radach, to się wtedy nazywało Naczelne Rady Narodowe, w Radzie, w Gminnej Radzie Narodowej, w Wojewódzkiej Radzie Narodowej, bo powiatów nie było już wtedy, siedzą ludzie, którzy swoim działaniem robią szkody. I to nie są Polacy. Mówi tak, najmniej szkód robią Niemcy, bo oni mają ten gen gospodarczy. Najwięcej szkód robią Ukraińcy i Żydzi w tych radach. Oni mają polskie nazwiska, bo wiesz, co się stało? Akcja Wisła, czy Operacja Wisła, która uratowała życie wielu Ukraińcom, rozsiała ich po całej Polsce. Mazury, Pomorze Zachodnie, tak. Dolny Śląsk, Lubuskie. I ci ludzie przestali w latach 70. Zagierka wpisywać w kwestionariuszach... Obywatelstwo? Narodowość. Narodowość, przepraszam, tak. Pisali polskie, nikt tego nie sprawdzał. Oni mówią po polsku, wychowali się w Polsce. Niestety są koncepcje, i tutaj trzeba socjologów popytać, przechowują do Polaków głęboki uraz i niechęć. Ja nie mówię, że generalnie, ale jest to na tyle widoczne, że to trąci. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. We Wrocławiu jest jak w soczewce. Wiesz, jest taki dowcip. Mówi, pyta się gościa, skąd jesteś? Z Wrocławia. Tak? Tak. Tak, a powiedz coś po wrocławsku. Sława Ukrainu! Sława. Po wrocławsku, wiesz. Tak. Ja jestem chłopak z Dolnego Śląska
ja miałem z nimi do czynienia. I jak rosłem, to się potem okazało polskie nazwisko albo takie niepolskie, na przykład Czuk. Dymianczuk. Maciejczuk, tak? Maciejczuk, tak? Stepaniuk, tak? Czy, przepraszam, jeśli ktoś się poczuł... Sasza Jabczuk. Sasza Jabczuk, tak? Traktowaliśmy jako Polaków, chodzili z nami do szkoły, chociaż we Wrocławiu były dwa licea ukraińskie. I potem się okazuje, że ci ludzie są na tyle aktywni, że startowali do rad gmin, brali udział, bo byli zorganizowani, brali udział w samorządzie. Polakom się nie chciało, a on im tak. Zresztą, Marcin, funkcjonariusze UB po 1945 roku składali się z Żydów i Ukraińców. Ich bestialstwo wobec Polaków było takie, że Pilecki pisze: Oświęcim to było sanatorium w porównaniu z więzieniem ubeckim. Tak, piszą, piszą. Tak. Ale jak mówiłeś o tym, kto kogo prezentuje, to mi się przypomniała historia teraz świeża, że nasz wielce czcigodny, wspaniały minister finansów Rostowski, były zresztą, teraz będzie kandydował do Europarlamentu. Znowu, tak? Tak, tak, tak. Ale popatrz pan, będzie reprezentował Wielką Brytwannę, a nie Polskę. Jak to jest, powiedz? Kim on był w końcu? Kim on jest? Jakim prawem ministrem rządu był nie obywatel Polski, bo nie był obywatelem Polski? Ale Marcin, bo tak chcieli. Kto na to pozwala? No jak to kto? Władza. Władza, która rządziła nami. Bardzo prosta odpowiedź. A dobrze, a pan Radek Sikorski? Przecież Radek Sikorski został wiceministrem obrony narodowej u Parysa, będąc poddanym jej królewskiej mości. Kijater, pani Wanda Watra, mówi: są już tylko Polacy, Polski nie ma. To bardzo gorzkie. To znaczy, stracimy państwo i Tusk, na naszych oczach, proszę państwa, na jesieni, Tusk stworzy Unię polsko-ukraińską. Bo Ukraina nie zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, ani nie zostanie przyjęta do NATO. Już jest taki symptom, nazywa się Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska. Przecież to jest nowotwór. Jakim prawem to funkcjonuje? Przecież Ukraińcy nie są w NATO. I ta brygada miała walczyć w Donbasie z ruskimi. Tam Polacy są... się przeciwstawili, bo powiedzieli, że z banderowcami. Tak to jest, tak. Ale Litwini tam są. Litwini szkolą Ukraińców tam na tej. I teraz widzisz, Kołomoiski się zorientował, że to się nie uda, zmieniamy scenariusz, lekko zmieniamy, oszukamy Polaków. Teraz będziemy ćwierkać z innego klucza. Ale my zawsze, proszę państwa, według oficjalnych danych daliśmy Ukrainie 2 miliardy euro. Miliard dał w gotówce, rząd dał Duda, tak. A pozostały miliard tam wyciekł dla nich. Czyli jeśli nowoczesny szpital chirurgiczny, który buduje Błaszczak dla armii. A, bo wiedziałeś o tym? Bo nikt nie mówił, że dla armii, tylko był, że szpital. On powiedział dla armii, wojskowy. A, ty za ja tego nie 150 milionów złotych. Tak. Więc podzielcie miliard przez 150 milionów, zobaczycie, ile podarowaliśmy najnowocześniejszych szpitali. I to jest taki symptom. Zobacz, wyskakuje pryszcz na ciele, albo opryszczka na wardze i wiemy, co to jest. Po co ten najnowocześniejszy szpital wojskowy chirurgiczny, Marcin? No jak po co? No. Dla kanonem Fleischer. Tak, przewidujemy duże straty. Potrzeby. Bo wiesz, co jest cechą główną Ameryki? Prowadzimy wojnę nie, żeby ją wygrać. Co, na części zamienne? Nie, żeby ją prowadzić. A, bo się interes kręci. A, bo się interes. Amerykanie do tego podchodzą bardzo pragmatycznie. Dla nich się interes kręci. Szkolą się wojskowi. Tak. Pozbywają się starego uzbrojenia. Nie tak jak Polacy, po 5 zł od sztuki. Amunicję do kałacha, którą można kupić za złoty 60 w Czechach. No, a oni płacą 5 zł, a oni płacą 5 zł za utylizację. Zamiast oddać na przykład do różnych organizacji strzeleckich, ale niech nawet ćwiczą. Sprzedać, a nawet sprzedać. Słuchaj, nawet znam, oddać. Znam chłopaków, którzy
kieszonkowe wyłuszczą, żeby to, kupić sobie te amunicje. Przecież chodzą na strzelnice za własne pieniądze. Można, nie? Tylko trzeba chcieć. Ale jak się nie chce... Także, proszę Państwa, wszystko się to układa w taki scenariusz. To się stanie za naszego życia. Sprzedali nas przecież... Nieraz. Naszym kochanym Eskimosiom. Zobacz, wprowadzili 1066, niektórzy mówili, a co tam taka ustawa, bo czasami ochrona przyjeżdża, przyjechało wojsko i prawnie funkcjonuje. Ja jeszcze takie zdanie powiedziałem, że będziemy się bić z Amerykanami o polską wodę. 3 kwietnia. No ale bijemy się bardziej z Żydami niż z Amerykanami. Słuchaj. Przepraszam. Będziemy się bić z Amerykanami, bo słuchajcie, Żydzi mają przewagę nad Amerykanami wielką. Za żydowskie interesy będą ginąć amerykańscy chłopcy. A armia amerykańska, przypominam, jest tutaj... wytknął mi jeden internauta. Ty bydlaku, a eskadra kościuszkowska w czasie wojny bolszewickiej. Amerykanie nam pomagali. Więc... Ale Amerykanie się oddali przecież pod dowództwo. Nie, wstąpili do polskiej armii. No mówię, oni się całkowicie oddali pod dowództwo polskie. Więc to nie była żadna armia amerykańska, tylko ochotnicy amerykańscy, którzy czuli... parcie na Polskę. Jedyne, co wtedy im dowódca powiedział, to, że może zachować ich stopnie. Piłsudski to powiedział. Piłsudski chyba, i apanarze takie same. I apanarze. I nic więcej wam nie obiecuję. Ale apanarze takie same jak Polacy. Dowództwo polskie. I nic więcej wam nie obiecuję, panowie. I krew. I za to najwyższe odznaczenia dostali potem. Zresztą no, ale bardzo dzielnie walczyli. Niewiele osób. No wiesz, wtedy jeszcze myślę, że to była pewna pamięć z Ameryki właśnie tego, co... I połask, personalna. I, tak, i personalna. Tak, personalna tak. Pamięć, tak, oczywiście. Ale wiesz, mało też znana jest taka historia, że były jednostki rosyjskie, które walczyły w Polsce i to też bardzo oddanie. Które potem zostały zdradzone. Piłsudski zresztą przed nimi stanął i przeprosił ich. Oni zostali internowani, rozbrojeni. Niektórzy przyjechali na ziemię polskie, zamieszkali tutaj. Zostali, nawet taki tak, piękny wiersz na ten temat. Herberta. Tak. Tragiczny los ich, tragiczny. Ale ten wiersz ma takie też przesłanie, że jeśli warunki, to jest drugie dno moim zdaniem tego wiersza, że jeśli warunki są odpowiednie, to jesteśmy w stanie wchłonąć i zasymilować takich ludzi, bo to jest nam no, słowiańska krew, bliskie w miarę. Słuchaj, język... To nie jest to, co robią ci imigranci, którzy teraz przyjeżdżają, którzy są Marcin, obcy. Ja, Marcin, język determinuje nas. Tak naprawdę, ty mówiąc po polsku, dogadasz się z każdym Słowianinem. No, jesteś w stanie coś tam minimum zrozumieć. No, tak, on, nawet jak będziesz gadał z Czechem, ze Słowakiem już się jeszcze szybciej porozumiesz. Z Chorwatem się porozumiesz. Ze Słoweńcem to już w ogóle. Tak. Natomiast z Hebrajczykiem się nie porozumiesz. Ani z Niemcem się nie porozumiesz. Warum? Ani z Angolem. Ani z Francuzem. Język jest determinantem. Nikt tego nie przeskoczy. Myśmy tutaj mieli przed rozpoczęciem nagrania taką rozmowę z młodą, piękną dziewczyną, która okazała się Czeszką i Marcin z nią biegle po angielsku rozmawiał. Jak ona pyta się ją, skąd ona jest, ona mówi z Czech. Ja mówię, Matko Boska, z Czeszką po angielsku rozmawiamy? Do czego to doszło? I się okazało, że ona rozumie, co ja mówię po polsku. Ja rozumiem... Coś tam, tak. Tak. Gdybyśmy się natężyli, to byśmy... Oczywiście, są takie słowa pułapki, jak szukać. Tak. Tak, prawda? Ale w końcu byśmy się jakoś... Jakoś byśmy się poszukali. Poszukalibyśmy się. To by nawet było ciekawe. Tak, tak. Dobra. Wiesz co, wesoło, no. Ale temat jest smutny i poważny, bo tak w międzyczasie przeszliśmy... Słuchaj, czy myślisz, że... Bo skoro już przeszliśmy do tego tematu, że jesteśmy sprzedani i mamy trudną sytuację, myślisz, że mamy szansę jeszcze wybronić się z nagonki tych Eskimosi? Eskimosiów? Mamy. Wydaje mi się, że musiałby być taka, wiesz co, mobilizacja zbiorowa Polaków i powinni, korzystając z tych mediów społecznościowych, jak do tej pory korzystają, zacząć nagminnie w języku obcym, to jest bardzo ważne, w niemieckim, po niemiecku, po angielsku, po francusku, zacząć mówić o Żydach prawdę tak długo, jak oni będą u nas kłamać. To znaczy tak, odważać się mówić prawdę. Ale ponieważ... tak długo, dopóki oni będą u nas kłamać, aż ich to zaboli. Bo już ich to boli. Dlaczego wy Polacy mówicie o nas takie rzeczy?
Dlaczego? Ale wiesz, nigdzie tak dużo nie dostali jak w Polsce, Marcin. Dlaczego tutaj zatrzymali się? Wszędzie byli wypędzani, a tutaj... Profesor Nowak z Janem Przybyłem, pozdrawiam Janka Przybyła i szanownego pana profesora Nowaka, powiedzieli, że nie ma możliwości, żeby we Francji Żyd w jarmułce na ulicę wyszedł, bo od razu dostanie w dziób. Że synagogi we Francji są pilnowane przez policjantów. To samo w Niemczech. W Niemczech też nie są już tak cicho. Słuchaj, życie jest dynamiczne. Życie nie zna próżni. Myślę tak, że Polacy potrzebują silnych objawów choroby. Przewlekła choroba w ogóle jest niebezpieczna. Czyli mają, można powiedzieć, taką dużą tolerancję, tak? Bardzo dużą nawet. Za dużo. Nie reagują od razu, tylko pozwalają wejść i dopiero jak ich uwiera, jak ten wrzut na dupie, to wtedy jest... Przykład konkretny. Ustawa IPN, jak żeśmy się ruszyli, obrażanie Polaków przez Netanyahu i Kaca, jak żeśmy się ruszyli. Niestety mamy też paskudną cechę, jak Trump pokadził nam troszeczkę, tośmy się rozpłynęli w rozkoszy i już byśmy się Amerykanom oddali w całości. No już się oddaliśmy, przecież Amerykanie z Eskimosiami zrobili nam tutaj szczyt głupoty w Warszawie, bo to jak to nazwać? Szczyt w sprawie Iranu, no to szczyt głupoty. No. Ale słyszałeś, co się dzieje w Powidzu? A coś znowu się dzieje? Cały czas. Amerykanie tam budują... Chodzi ci o to, że oni się tam żyją jak chcą i oczywiście bezkarni są. Tak, i proszę Państwa, i Powidzanie są na pierwszej linii frontu, i to konsumują tę ich butę amerykańską, tę ich bezwzględność, tę ich bezkarność. Przecież chłopak, który się bronił, siedzi w więzieniu za pobicie Amerykanów. Chyba w Toruniu to było, tak? W Toruniu, w tamtym roku. Nie miałem szansy spenetrować. Co zmienić w Polsce? Jak walczyć? Słuchaj, ja powiedziałem w 2016 roku 1 sierpnia, Polacy się muszą uaktywnić politycznie. Muszą chcieć zawładnąć samorządami. Muszą tworzyć organizacje. Polacy się nie mogą oglądać na Warszawę. Powinny powstawać partie, organizacje, stowarzyszenia jak Polska Długa i Szeroka z lokalnymi liderami, rozumiesz? I jeśli by miało nastąpić jakieś zjednoczenie, to tylko na tej zasadzie, że zjeżdżają się do Warszawy ustabilizowane grupy, bo problemy są inne. Inne są problemy w Przemyślu, inne są problemy w Szczecinie, a jeszcze inne są problemy, rozumiesz, na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku to wągiel im przeszkadza w całej Europie. I teraz... Ale zobacz, jak to jest, popatrz, kurczę, no. Że słyszałem taką rozmowę w radiu chyba 20, Polskim Radiu 24, albo z jakiejś innej takiej rozgłośni. Któryś tam z polityków, nie wiem czy nie Biedrońka, mówi, że no ale Niemcy wycofują się z węgla kamiennego, to tak, to nie jest dobra energetyka, nie? Ja mówię, bo Niemcy jadą na jeszcze bardziej syfiastym węglu brunatnym. Bo mają kopalnie odkrywkowe, tak? I budują nową. Tak, a czemu to robią? Niedaleko Zielonej Góry. Skąd się bierze ta walka o zielony prąd? Zobacz, jakie koszty Hiszpanii mają przez zieloną energię, tak? Przez to, że są skoki nagłe. Elektrownię trzeba zatrzymać, uruchomić. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że system energetyczny nie ma czegoś takiego jak swego rodzaju akumulator. Że jak jest za dużo prądu, to się go gdzieś tam przechowa. Nie, w sieci jest dokładnie, musi być tyle, jak jest pobór prądu. Jak nagle ruszają wiatraki albo panele słoneczne, to trzeba wygasić jakąś elektrownię w tym miejscu. Ale jak nagle słońce zajdzie albo siądą wiatraki, to trzeba nagle, czyli dosyć szybko, uruchomić tą elektrownię, co generuje ogromne koszty. I dlaczego w ogóle mają być wysokie koszty przez te walki energetyczne? Idzie robotyzacja, idzie automatyzacja, a automaty to jest prąd. Idzie walka o to, że gdzie prąd będzie najtańszy, bo tam się będzie opłacało produkować. Dlatego walczy się o drogi prąd. Mi się na przykład podoba z tego powodu Jacek Wilk, który mówi, cieszmy się z tego, że mamy ogromne pokłady węgla. Możemy go zagazować, technologie są znane, wypróbowane. I to od wielu lat. Można produkować czysty wodór, najczystsze paliwo, spala się wodór i para wodna powstaje. Słuchaj, Chińczycy... Woda, o którą musimy walczyć. No. Chińczycy mają elektrownię z krowiego gówna.
wiesz, zbierają krowie gówno i, no, i elektrownie, które napędzają kilkudziesięciotysięczne miasta. Można. Holendrzy w Polsce pod Węglińcem budują silosy do pozyskiwania metanu do z krowiego gówna. Tak. Tak. To są znane rzeczy. Tylko nam tego nie wolno robić, proszę Państwa. Natomiast... Studzień nam już nie wolno na wodę kopać. Jeszcze wolno. Ale zaraz nie będzie. Zaraz nie będzie, bo 3 kwietnia wprowadzono do Sejmu ustawę geologiczną. 11 było pierwsze czytanie i powstanie Straż Geologiczna. To woda jest kopaliną. Kopaliną. A zobacz, Amerykanie jak kupuje ziemię, to ziemia jest jego cała od gruntu, a tam nawet od iluś metrów wzwyż, do stożka ziemi, do centrum ziemi, taki stożek jest, tak? Mhm. Wszystko, co w ziemi, w tym miejscu, to jest jego. A w Polsce, zobacz, ostatnio poszukiwacze poszli sobie poszukać, tak? No, czy to normalne? Ale, słuchaj, czy to jest polska władza? Nie, ale to już ustaliliśmy, Marcin. Są rzeczy, o które właśnie, o co mówię, gdyby Polacy, nie oglądając się na centrum, na Warszawę, na przykład konkret, bo rozmawiałem wtedy, tego 1 sierpnia rozmawiałem z chłopakami z Przemyśla. Podeszli do mnie i mówią, jak w Przemyślu jest. Fajny chłopak. Ja się pytam, mieszkasz w Przemyślu? Tak. Zostajesz w Przemyślu? Tak. Nie emigrujesz? Nie. Następne pytanie. Czy byłeś kiedyś na Radzie Miejskiej? Nie. Nie. Dlaczego? No nie wiem. Ja mówię, to idź. Posłuchaj, zobacz. Zobacz, kim są ci ludzie. Zobacz, że oni są tacy sami jak ty. Zobacz, jak to działa. Masz prawo nagrywać no to. No i powiem więcej, zobacz, jaka często tam jest degrengolada to, co oni robią. To jest... I teraz mówię tak, popatrz, podszedłeś do mnie, widzę, że masz cechy działacza. Załóż organizację. A on mówi, jaką? Ja mówię... Jak? Nie? Nie, mówię, załóż stowarzyszenie. Ilu masz kolegów? Ilu byś zebrał? Tak jak teraz myślimy. No mówi, 6 bym zebrał. Ja mówię, świetnie. 5 ci starczy. Załóż 6. I tak powinno się... I są takie miejsca w Polsce, gdzie się tak upodmiotawiają. Ludzie się organizują po prostu. Ale wiesz co? To idzie bardzo wolno. Bo generalnie się ludziom nie chce. Musimy do tego dojrzeć, Wojtku. A poza tym robi państwo wszystko, żebyśmy ciągle gdzieś gonili. Tak, to do pracy, prawda, z pracy zmęczony, prawda, do domu, obejrzał morda w kubu, jak to mówią, tak, czyli włącz telewizor, tak. I później spać. Ale widzisz, jak patrzę na agrounię... I 500+, bo już się nawet rozmnażać nie chcę. Słuchaj, jak patrzę na agrounię... No. I widzę aktywność tych ludzi. Jest też taki drugi kolega, rolnik, zapomniałem teraz nazwiska, Marcin na B. Bardzo cię przepraszam, kolego. Też bardzo fajny chłopak. To nie jest tak, że to muszą być centralne organizacje. Niech ich będzie tyle, ile powiatów. Powiatów jest 300 w Polsce, tak? 300 organizacji. A dlaczego nie, proszę Państwa? Przyjdzie czas na zjednoczenie. Jeśli będzie nas tak... To była idea Związku Jaszczurczego. Taki Związek Jaszczurczy... Takie działanie oddolne. Taki Związek Jaszczurczy, który założyli ludzie z Narodowych Sił Zbrojnych, z Brygady Świętokrzyskiej w 76 roku, z nas, z kilkunastu chłopaków. Wiem, że takie związki powstały w kilku miejscach w Polsce jeszcze. Nie wiedzieliśmy o sobie nic, nie ma znaczenia. Idea nas łączy. Przyjdzie moment na zjednoczenie. Kiedy ten moment przyjdzie? Kiedy będzie sytuacja tego wymagała. Ale najważniejsza rzecz, obudzić w Polakach chęć władania terytorium, na którym żyją. Wioską, gminą, miastem. To jest, i tu to mam jest kwestia czucia odpowiedzialności. Słuchaj, za własne... I tu mam pretensje do ludzi, którzy zawiadują Kościołem katolickim. Niestety. Kościół też się sprzedał. No. Słuchaj, widziałeś program Ziarno? Tak. Widziałeś? Tak. Wizytę dzieci. Tak, ja już teraz wiem, skąd w ogóle jest coś, skąd się wzięło ten taki twórni, pies nie wydra coś na kształt świdra. Mówię o judeo-chrześcijaństwie pana Dudy. Teraz wiem, na czym to polega. Tylko wiesz, to bardzo łatwo obalić i trzeba o tym mówić. Nie, Wojtek. Jeśli tak było, poczekaj, Marcin. Ja jeśli się tak kpię, było, oczywiście, to, ale to jest żałosne. No. Jeśli tak było, to ja nie rozumiem, dlaczego my mówimy po polsku. My powinniśmy po hebrajsku mówić. Tak. Wiesz co, znam zacnego kolegę, Bronka Szenicera, który jest Żydem. I którego ale, oni, ale jakim Żydem? Oni bo Żydzi są tacy, którzy też... Z polskim Żydem. Tacy, którzy walczą z żydostwem. Tym.
Więc właśnie. Może nie jest żydowcem, z przedsiębiorstwem Holokaust. Tak, to prawda. Z Eski... Wiesz, czego się oni boją? Bo wiesz, czego się boją? To jest temat, który ja penetruję pomalutku. Coraz więcej młodych ludzi odpływa od kościoła katolickiego. No, taki jest plan, bo to ich jednoczy jednak. Ale wiesz, gdzie oni znajdują, kto się nimi zaczyna interesować? Muzułmanie. Ale uważaj, Marcin. Mam taką znajomą, która robi badania wśród młodych polskich kobiet. I ona już odnotowała wzrost zainteresowania młodych kobiet w wieku rozrodczym muzułmanami. Bo ich biologia jest dla nich atrakcyjniejsza. No, krzyżowanie tak, różnych różnych łańcuchów genetycznych też poprawia. Tak? Wiesz, co jest koszmarem sennym? U Żydów jest właśnie chów wsobny. Dlatego oni tak dużo inwestują na przykład w leczenie raka. Sumowanie się genów recesywnych, czyli tych złych, proszę Państwa. I teraz uważaj, wiesz, co im spędza sen z powiek? Im, czyli komu? Mośkom. Mośkom, no. Eskimosiom. Tak. Że powstanie nowe pokolenie młodych Polaków, teraz powiem brutalnie, za co przepraszam, które będzie miało w dupie Jana Pawła II, będziemy mieli polski islam. Będzie. Szybciej niż myślicie. Ale zobacz, mówił o tym Korwin i się z niego śmiali, że tak będzie, że ludzie będą woleli takie rozwiązania, bo przynajmniej one są zdrowe. W stosunku do tego, co w tej chwili się w Polsce wprowadza. Marcin powiedział, proszę Państwa, to się dzieje szybciej niż my myślimy, bo życie nie zna próżni. Jest tylko jeden taki moment. Chyba, że nas zabiją wszyscy. Zastanów się, czy jeszcze możemy to zmienić i zatrzymać. Czy jeszcze nie jest za późno. Słuchaj, musielibyśmy wdrożyć program nacjonalistyczny. No ale nacjonalizm to jest zły. Faszyzm zaraz, wiesz. Nie. Wiesz, jak u nas w telewizji ludziom tłumaczą. Nacjonalizm tłumaczy faszyzm. Ale wyraźnie odsyłam do słownika języka polskiego, odsyłam do księdza Wyszyńskiego, prymasa. Co to jest nacjonalizm? Nacjonalizm jest pojęciem pięknym, szlachetnym, wielkim. Oni go nam zamienili na szowinizm. Dla nich nacjonalizm to jest nazizm. Tak. A to tak nie jest, szanowni państwo. Nacjonalizm to jest miłość do narodu. Dla narodu, nacji. Z narodem, nacji, tak. Przez naród. Patriotyzm to jest miłość do ojczyzny. Patria? Tak. Kraj, ojczyzna. Nacjonaliści, czyli ci, którzy się kierują interesem narodowym. Wiesz, jedna kanalia cytuje mnie po różnych coś portalach. Coś cię boli tak krzywo siedzieć? Nie, tak chcę cię odsłonić tutaj. A ty się tym nie przejmuj. No dobrze. Jedna kanalia cytuje mnie, bo ja powiedziałem tak, mnie nie interesuje polska racja stanu. To jest pół mojego zdania. A drugie zdanie było, mnie interesuje polski interes narodowy. Ale tego już ta kanalia nie cytuje, bo się boi zacytować. Bo co to jest polski interes narodowy? Proszę Państwa, krótkim zdaniem, to jest wtedy, kiedy Polak będzie gospodarzem i właścicielem Polski. Polak, proszę Państwa. I koniec. A teraz każdy niech sobie rozwinie, na ile go stać. Co to znaczy gospodarz, co to znaczy właściciel. Bo albo będziemy sługami i będziemy chłopami pańszczyźnianymi. I będziemy odpracowywali mienie bezspadkowe. Pozwolisz, Marcin. No. Szanowni Państwo, chciałem Was wszystkich odesłać, którzy oglądacie, do takiej pięknej postaci Stanisława Staszica, o której wiemy tyle, ale nawet w tym internecie, do którego macie dostęp, jak otworzycie o Staszicu i poczytacie o nim, to wam buzia opadnie ze zdziwienia, jaki to był geniusz i co on przewidział, co on pisał. I to był geniusz na wielu płaszczyznach. To był konstruktor, to był filozof. Wiecie, ile rzeczy stworzył? Tężnie w Ciechocinku stworzył Staszic. Więc odsyłam tężnie was... soli, tak? Z wody, tak, z solanki. Tak. Odsyłam was do niego, do Staszica, bo właściwie w nim jest klucz, jak z tego wybrnąć. Tylko wiesz co, Marcin? No, rządzą nami nie Polacy. Pan Brudziński nie jest Polakiem. Wiesz, dlaczego nie jest Polakiem? Bo Polak by się tak nie zachował.
Ja nie obrażam pana Brudzińskiego. To nie jest grzech i to nie jest obelga nie być Polakiem. Tak samo jak, wiesz, możesz do mnie powiedzieć, ty Polaku. Możesz do mnie powiedzieć, ty Polaku. Ja się nie obrażę. A ty Polaczku? Też się nie obrażę. Trudno, no jestem Polaczkiem. Ale Polakiem. A jakoś popatrz, Niemiec się też nie obrazi, jak do niego powiesz, ty Niemcu, ty. Ale powiedz do Żydzie, ty Żydzie. No, albo ty Czarnuchu, nie? A Czarny mówi, ty Białasie. Tak, znam kilku Czarnych, to zadykiwają się ze śmiechu. Kiedyś w latach 80. poznałem kilku Murzynów, którzy byli tam z Afryki i zaśmiewali się, że, jak on to mówił, że... Ja wiem, że rodzisz się czerwony, potem jesteś... Że u nas, bo to 80. lata, u nas bardziej, ci co z gitarami śpiewali, nie mogli wydawać... Bardowie, nie mogli wydawać płyt, bo nikt ich nie wydawał, więc wydawali książeczki z piosenkami. A u nich poeci, bo tam bardzo wysoko stało nie tyle śpiewanie, co wygłaszanie różnych tekstów takich poetyckich. Tam oni nagrywali płyty, bo tam nikt czytać i pisać nie i się zaśmiewali, ta różnica. Więc poznałem ich i oni mieli bardzo duży dystans do siebie, Czarni. Zresztą odsyłam do Sienkiewicza, do pisarza Sienkiewicza. On bardzo precyzyjnie określił, co myśli o Arabach, co myśli o Murzynach. Wszystko jest, proszę Państwa, do poczytania. A Staszic jest kluczem na wszystkie nasze teraźniejsze problemy. Może nie na wszystkie, no ale jest wiele wskazówek, które można bardzo wykorzystać. Bardzo dużo, tak. Słuchaj, ale tak, nie chciałem dzisiaj politykować, bo chciałem wrócić szczególnie do tej twojej wypowiedzi. No jak to nie, cały czas politykujemy, Poczekaj, chciałem wrócić do tej twojej wypowiedzi sprzed 3 lat a propos tego, że grozi nam wojna. Grozi nam cały czy czas. Czy moglibyśmy to podsumować? Grozi nam nadal wojna? Grozi nam wojna. Czy coś możemy zrobić, żeby do niej nie doszło? My zwykli Polacy, obywatele. Tak. Jeśli zaczniemy się zajmować polityką, polską polityką, zaczniemy... Czyli przestać mówić, że polityka mnie nie interesuje. Nie. Pamiętać o tym, że polityka wciąż interesuje się nami. Brawo, tak? Brawo Marcin. To nam narzucono. Wy się nie interesujcie polityką, my będziemy za was politykować. Ale głosować idźcie. Tak, no musicie tu jesteście mądrzy, tak? Musicie nas wybrać. Zobaczcie Państwo, jaka hipokryzja, ale hipokryzja jest fundamentem naszej cywilizacji. Dlaczego nie zrobią dyktatury? Byłoby prościej. Zaoszczędziliby na wyborach, przestaliby się bawić w ten teatr, prawda? Ale wiesz o co chodzi? Kaczyński Jarosław nie chce być dyktatorem, a jest dyktatorem. Sam powiedział, że jemu się marzy bycie szefem partii i zbawicielem. To jest jego wypowiedź w internecie dostępna. Ale wiesz, jak skończył zbawiciel? Był Żydem, więc nie mów mi nic o tym. Nie, był Nazarejczykiem. No, dobrze. Wiesz, przede wszystkim był synem Boga. Albo w to wierzymy, albo nie wierzymy, prawda? Ja, wiecie Państwo, ja chodzę do kościoła, to albo święcę jajka, albo akurat kolędy śpiewamy. Także widzicie, ale... Mam w swoim życiorysie przynależność do 11 krucjaty. Dalej w niej jestem. Jestem nawet starszym rycerzem. Ten krzyż jest tego oznaką. Jest to krzyż kawaleryjski. Jestem z tego dumny. I ideę 11 krucjaty roznoszę od wielu lat. Wygląda prawie jak krzyż na niemieckich samolotach. No słuchaj, bo krzyż kawaleryjski taki jest. Zresztą przez to mnie nazywają, że jestem masonem 33 stopnia. Wiecie Państwo. No dobrze, Wojtek, żarty, no. Żarty żartami, okej. Okay. A tak poważnie, a w domu, w drzwiach Judasza masz? Mam wizjer. To się nie boisz, tak? Nie, boję się. Słuchaj, tak poważnie, no. Chciałem unikać polityki, wrócę do tego tematu. Wracamy do polityki. Ale. Ja. Idą wybory do Europarlamentu. Czy Twoim zdaniem one cokolwiek mogą zmienić, są ważne dla Polaków? Nie. To jest tak, Unia Europejska, do której wchodziliśmy, nie była tą Unią Europejską, którą nam załatwił Lech Kaczyński. Bo Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. I teraz proszę Państwa, jest takie zjawisko, wybacz Marcin. A propos czemu podpisał? On mówi, że musiał, ale pytanie, dlaczego musiał? Bo mu kazali. No właśnie, kto mu kazał i jaki miał argument? Jego pryncypałowie mu kazali.
To on to powiedział wyraźnie. Myślisz, ale czym go szantażowali? Niczym. On powiedział, że dla każdego rządu interes Izraela jest ważniejszy, no najważniejszy, tak? Odpowiedź. On się przyznał, powiedział prawdę. Podpisał traktat lizboński i muszę to powiedzieć, nie przerywaj mi, bo ktoś mi zarzuca, a co miał zrobić? Bardzo prosto. 700 stron traktatu lizbońskiego. To jest bardzo poważna sprawa. Czytamy w mediach głównych przy wydaniu wiadomości jedną stronę dziennie, drugiego dnia ją omawiamy, trzeciego dnia czytamy następną, to nam zabiera 1400 dni i dajemy sygnał Europie. My podpiszemy ten traktat, ale naród musi się wypowiedzieć w referendum, bo naród nie wie, co tam jest. Bo to jest tak, jak brać kredyt, nie wiedząc na ile procent. Ale zobacz, że oni inwestowali duże pieniądze, żeby zachęcić do Unii Europejskiej. Słuchaj, jaki to jest dobry interes, jak musisz go reklamować? Słuchaj, mieli piękny zysk z tego, ale wrócę jeszcze do traktatu lizbońskiego, bo to bardzo ważne. W traktacie, na podstawie którego wchodziliśmy do Unii, to był traktat nicejski. Rokita krzyczał. Dlaczego, szanowni państwo? Muszę to przypomnieć, bo według traktatu nicejskiego mieliśmy 27 głosów więcej jako państwo. 27 do głosowania. I mieliśmy więcej głosów niż w tej chwili. Poczekaj, bo to jest ważne. Niemcy mieli 29 głosów. W traktacie lizbońskim my mamy 38 głosów, a Niemcy 90. Czyli nawet jak się wszystkie maluchy zbiorą, to nie przegłosujemy Niemiec. I traktat, a Niemcy jeszcze, Marcin, są w kleszczach Izraela. Jeszcze są w kleszczach Izraela. Ja tego nie oceniam, czy to dobrze, czy źle. Ja wiem jedno, że stosunek Niemców do Polski się bardzo zmienia z każdym rokiem. To widać na pograniczach. Wiem, że są miasteczka niemieckie, które zostały uratowane przez Polaków. Wiem, że są burmistrzowie. Mówisz o tym, że się tam osiadlają. Tak, burmistrzowie zapraszają Polaków. Zapraszam, mieszkania, tanio, żyjcie tu. Dochodzi, słuchaj, do takich kapitalnych, ciekawych sytuacji, którym się socjologom nie śniło. Następuje sojusz skrajnie prawicowych czy skrajnie prawicowych organizacji niemieckich z Polakami. Przecież Alternatur für Deutsche jest mnóstwo Polaków. Alternatywa dla Niemiec, tak, powiedzmy. Byłem. Poseł Jacek Wilk zaprosił ich do parlamentu polskiego. Byłem na tym spotkaniu. I się okazało, że oni tak samo nienawidzą Unii Europejskiej. Ale proszę państwa, jest zjawisko szyszki w dupie. To znaczy ani w tą stronę, ani w tą stronę. Znaczy w jedną lepiej wchodzi, ale wcale nie jest, lepiej. Że tak, ta Unia Europejska nas strzeże. Strzyże przy okazji. Strzyże też. I strzyże. Swoim prawem. Tak. Ponieważ tak są wyśrubowane na przykład normy na jedzenie, że gdybyśmy przyjęli normy na jedzenie amerykańskie, to by już nasz szlak trafił. A jednak w tej Unii Europejskiej, ja tylko drobnej sprawy się czepiam. Sprawy czystości, jedzenia. Bardzo ważne. Więc... Ale wiesz co, Amerykanów szlak nie trafił, przybyli z Europy, więc myślę, żeby nas też nie trafił. Dajmy spokój. Słuchaj, dla nas... Okej, ale z tych organizacji, które teraz będą kandydowały do Parlamentu Europejskiego, mówisz, że wiele zmienić nie można. Ale czy któraś z nich dla Ciebie stanowi jakąś w ogóle odmianę? Czy wszystko jest to samo? Słuchaj, bardzo się bacznie przyglądam Konfederacji. Chociaż znam wszystkich tych ludzi. Chociaż wiele ludzi zarzuca im jednym, że tam, a tamten jest na przykład profesor Osadczy, że to ruski, a to, że Żydzi tam, bo się z Tyrmandem, a to a propos Liroja, że się z Tyrmandem spykną. Ale ja chcę jedną rzecz. A że Korwin to trzecia kolumna ruska. Ale to słuchaj, przecież jeżeli ktoś nie chce na trzecią kolumnę, na tą ruską kolumnę głosować, to może na kogoś innego, tak? Nie musi na niego. Proszę państwa, wybór. Musimy złamać dualizm partyjny. Musimy go złamać. A dupa ich już boli, znaczy, że jest dobrze. Tak, tak. I że milczą, to znaczy, że jest dobrze. Milczysz, to oni milczeli, teraz zaczynają atakować bzdurami. Proszę państwa, warto na nich zagłosować, ponieważ oni sami, wszystkich ich znamy, pana Brauna, pana Korwin-Mikke, pana Wilka, pana Winnickiego. Tak, chłopaków z ONR-u. Natomiast oni razem, w sojuszu... Z Ruchu Narodowego, nertacyjnego, tak, oni się obruszają. Dobrze. Oni razem w sojuszu muszą niestety być elastyczni i muszą dbać o... To jest ciężkie, wiesz, to jest, czasami im się trudno jest dogadać, ale szapoba za to, że potrafią.
Że chcą, że potrafią, Marcin, że... bo to, wiesz co, ja powiedziałem, to znowu nie, że ja powiedziałem. Ja nie wierzę w ideę zjednoczenia, wierzę w ideę Konfederacji. Powiedziałem to 1 sierpnia 2016 roku pod pomnikiem Powstańców Warszawskich. Jest nagrane u Piotra Korczarowskiego. Bo Konfederacja to jest, idziemy w tym samym kierunku i nie zwalczamy się. Walczymy z tym samym wrogiem. Powstaje efekt synergii, połączenia sił. Tak jest. Zjednoczenie, jeśli nastąpi, to nastąpi. Albo nie nastąpi, bo może jest niepotrzebne. Ci, którzy tak grają, zjednoczmy się, zjednoczmy się, są idiotami albo wrogami. Ja chcę, żeby było kilkunastu liderów. Ale powiedz mi inaczej może, Wojtku, no, że szukajmy tego, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Tak jest, tak jest. I to widzę w Konfederacji. Prostym językiem. To, wiesz, co nas łączy z Konfederatami? Wspólny wróg. Proszę Państwa, Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Tak. Nienawiść rządu polskiego do Polaków. Tak. Tak, i parę takich innych. Nienawiść Światowego Kongresu Żydów do Polaków. Łączy nas akt 447, nas łączy. Aktualnie 1226, tak. Łączy nas woda pitna, to nas łączy. Prawo geologiczne, które rząd wystrugał, znaczy nie rząd, bo wtedy rządził Tusk, czyli PO, ale razem z PiS-em, bo razem zagłosowali rączka w rączkę i prawo weszło w życie 1 stycznia 2012 roku i przypominam Państwu, to prawo geologiczne pozbawia nas własności, bo ono mówi, że to, co Ty mówiłeś, że w Ameryce jest do centrum, tak, ziemi, taki stożek, to u nas to, co jest pod ziemią, jest własnością państwa i państwo daje koncesję na wydobycie. I ale wydobywca ma prawo nawet tego, to, co jest na powierzchni. Słuchaj, uważaj. Zagarnąć. Właściciel terenu traci prawo do protestu przeciwko koncesjobiorcy na wydobywanie tego, co jest na jego terenie. Rozumiecie Państwo ten zwrot? Czyli macie działkę i się okaże, że pod tą działką są złoża gazu, wjeżdża w waszą działkę koncern wydobywczy i nie macie prawa do protestu. Tak jest w tym punkcie. To prawo weszło w życie, czyli to prawo nas pozbywa własności, a bez odszkodowań. I tu nas Konfederacja łączy. Słuchaj, jak się Konfederacja... Po co Konfederacja idzie do wyborów parlamentarnych? Przecież posłowie w Europarlamencie nie mogą nic. No, trochę mogą, ale bardzo mało, to prawda. Gadają. Mogą. Ja rozmawiałem z posłami, m.in. z Korwinem Mikke, ale też z innym posłem. Marcin. I się zapytałem wprost, czy to nie jest tak, że za te 40 tysięcy złotych troszeczkę kupują 75. Nasze... 40 to jest podstawowa, tak? Ja nie mówię o resztach. Na kapie tam, tak. Tak. Czy oni po prostu nie kupują sobie za to sumień posłów? I ten poseł mówi, że niestety w większości posłów tak. Oni za to kupują sumienia, łapki podnoszą w górę, jak im tak, się tak, podoba. Tak, tak, bo to bardzo szybko człowiek się do dobrego przyzwyczaja. Ale wiecie Państwo, gdyby było tak, że oni jeszcze tego nie powiedzieli, jeśli wprowadzimy do Europarlamentu naszych posłów, to nasi posłowie 50% swojej garzy poselskiej oddają na budowanie mediów niezależnych. Wiesz, bo to jest tak, Ty jesteś medium niezależne, Piotrek jest medium niezależne, ktoś tam... Zostaw ten temat. Poczekaj, nie. Dajemy Ci pasmo i przykładowo, Ty masz swój czas. Zobacz, na całym świecie były protesty przeciwko, pod ambasadami przeciwko ustawie 447. No. Które z mediów koncesjonowanych coś o tym powiedziało? Żadne, bo jest milczenie. A zobacz, jaka teraz awantura, jak Wilk z Winnickim w Sejmie mówi, no ujawnijcie te tajne rozmowy, dlaczego rząd coś robi potajemnie przed Polakami? Dlatego, Marcin, wiesz, co mi się podoba na Ukrainie, w parlamencie? Że się po mordach potrafią, tak, jak trzeba. I wtedy ja wiem, o, biją się, oho, no, grubo. Dobrze, bo my podatnicy mamy do tego prawo. Ale wiesz co, oni się biją, bo o coś im chodzi. Tak, bo się naprawdę oni kłócą. A oni tutaj się tak kłócą, wiesz, tak jak Ci mówiłem, że to jest jak jedna moneta, orzeł i reszka. PiS, PO to jest... Mówi Pan Michalkiewicz, Wy nie zrobicie krzywdy naszym, my waszym, co widać po Pani Hannie Gronkiewicz-Waltz. Włos jej z głowy nie spadł, złotówki jej nie uszczyknięto. Ty, ale czekaj, ile już lat rządzi PiS teraz? Od 2015 roku. Czyli będzie zaraz 4. Wybory są na jesieni. Ale oni mówili, że powsadzają tych przekrętasów że z platformy. Ich zetrą tak, w pył. I ile już ich wsadzili? Bo ja coś tak, wiesz, nie śledzę tego tematu. Nie wsadzili Piskorskiego.
Bez wyroku. Bo jest za bardzo proradziecki, tak? Słuchaj, nie wiadomo jaki jest, bo nie potrafię mu tego udowodnić. Ty, ale on już siedzi w tym wydobywczym ile? 3 lata? 5, tak? 4 lata. Tak. I to jest właściwie hańba. A przecież w Polsce nie można siedzieć, tak? Tyle czasu. A ile Staruk siedział? Szef Legii, kibiców Legii. A w telewizji minister tego sprawiedliwości mówi, że to jest niemożliwe, nic takiego nie ma. Tak jest, Wojtku. I proszę Państwa. Trzeba skończyć ten przykry czas. Słuchaj, apelujmy, co robić? Ty jesteś takim aniołem stróżem Polaków swoją działalnością. Nie. Marcin, jesteś, bo informacja to broń. Jesteś. Bo ktoś oglądnie, nawet jeśli nas ogląda procent, jeden, to liderami jest zawsze tylko 1%. Działajcie. Tylko się role odwróciły, wiesz? Kiedyś elita to byli liderzy, a dzisiaj plebs jest elitą. Ale powiem Ci tak, w zachodniopomorskim bardzo fajny rolnik, młody chłopak, hodowca bydła, zadzwonił do mnie i mówi tak, Wojtek, będę sołtysem, tak jak namawiałeś mnie. Bo rzeczywiście, jak jestem prywatnie, idę na posiedzenie Rady Gminy, to jestem nikim. A jak będę sołtysem? To jestem kimś. To jestem twój głos. Urzędnikiem. Mam na domu mam godło Polski z napisem sołtys. Zbieram podatki. Będę sołtysem. I zakładam stowarzyszenie. I wiesz, widzę, dochodzi do mnie, że to jest coraz częstsze zjawisko, bylebyśmy zdążyli, Marcin. Czyli wracamy. Ruch oddolny. Tak, tylko oddolny. Szukajmy tego, co nas łączy. A wiesz, dlaczego oddolny? Bierzmy odpowiedzialność. Już nie, dobrze. Tak. Ruch oddolny. Szukamy tego, co nas łączy. Jeszcze ważne. Bierzemy odpowiedzialność za siebie, za własne, za co mamy. Tak. Jeszcze jedna rzecz. W ruchu oddolnym, w jakiejś miejscowości X, zrzeszamy się. Jest facet, który działał w SLD i wiemy, że to jest porządny facet, że to jest porządny sąsiad. Bo tak jest. Ale wiemy i widzimy, widzimy faceta, który jest kanalią. Nikt się nie ukryje. Wszystkich wiedzą. W obszarze jednej gminy wszyscy się znają. I to jest najpiękniejsze, że wiadomo, co się po kim spodziewać. I teraz stowarzyszenie obywatelskie, które można zarejestrować, to jest takie stowarzyszenie, które nie ma możliwości działalności gospodarczej. W starostwie w 10 dni ono nabywa osobowości. I takie stowarzyszenie bierze na posiedzeniu Rady Gminy, przychodzi facet, mówi, jestem stowarzyszeniem miłośników tego miasta, proszę o głos. Muszą mu dać. Widzisz, Wojtku, dlatego jest tak, że w tych małych ośrodkach, gdzie ludzie się znają, jest prościej. Jest prościej, nie wygrywają takie no-name'y, nikosiedyzmy, którzy się pojawiają znikąd. No, tam są też układy zabetonowane. Są, tak, ale powiedzmy bardziej w tych małych ośrodkach. I co jest, wydaje mi się, też ważne, kluczowe, to jest to, że to jest powód, dla których zabiera się samorządność. Jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej władzy idzie centralnie, bo ci ludzie umieliby rządzić, umieliby działać dla dobra własnych lokalnych społeczności. Tak jest. To jest, Marcin, tam tkwi, od tego się zacznie uzdrawianie Polski. Nie od Warszawy. Tam się zacznie uzdrawianie Polski. Żeby się Polacy upodmiotowili, i moja rozmowa z tym chłopakiem z Przemyśla, nie wiem, czy zrobił, nie miałem z nim kontaktu. W każdym razie wysłuchał mnie. Dlaczego ja to... Skąd ja to wiem? Ano wiem z jednej gminy w Polsce, gdzie moi znajomi, młodsi ode mnie o 10-15 lat, którzy kiedyś byli w organizacji pod moimi kolegami, założyli Stowarzyszenie Miłośników tego miasta. I przejęli całkowicie władzę w tym mieście. To jest niewielkie miasteczko. To jest właściwie... To nie jest miasteczko, bo tam jest wójt, czyli to jest wieś. Wieś. W radzie tej gminy 20 osób. Nie ma żadnej opozycji. Nawet Ochotnicza Straż Pożarna, która generalnie podlega pod PSL, podporządkowała się. Wójtem jest chłopak z tej miejscowości. Wojtek, możemy opowiadać tej historii jeszcze przez parę godzin. Czekaj, bo to jest ważne. No. W tej miejscowości nie ma żadnej partii. Rozumiem. Oni od 18 lat rządzą tą miejscowością.
od 16 rządzą tą miejscowością. I nie mogą srać we własne gniazdo, bo by nie wygrali następnych wyborów, proszę Państwa. I tam żyją, mają tam domy, wpuścili tam korzeń, mają tam dzieci. To jest kierunek. Pytanie, bo próbowali tego wójta wysadzić, próbowali mu jakąś aferę namotać. Bardzo trudno, bo on tak związał społeczność i ludzi tam żyjących, że bardzo trudno. I na przykład przychodzi do niego jakiś człowiek z województwa, załóżmy, tak? To on stawia kamerę, sekretarkę i przewodniczącego Rady Gminy. I rozmawiamy. Rozmawiamy. Dobrze, Wojtku, no. To są dobre przykłady. Bardzo, jedyne. Jedyne. Ja bym chciał jakoś teraz to wszystko podsumować. No. Proszę, dwa zdania od Ciebie. Proszę Państwa, dzisiaj przeczytałem, że szykuje się 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Będziemy ich utrzymywać. To jest o co błagał Duda Trumpa. Te Fort Trump, tak? Czyli będziemy, proszę Państwa, gorzej niż Palestyńczycy, gorzej niż Indianie, bo ci przynajmniej byli i są uzbrojeni. I z tych fortów Trump będą ekspedycje karne na Polaków. Jak się Polacy gdzieś zbuntują, to od razu będzie antysemityzm. No jak antysemityzm, to trzeba zabić albo zgasić, tak? Innego wyjścia nie ma. Może im się to nie udać, bo mamy Chiny, mamy Koreę Północną. Widziałeś moje nagranie, jak chwalę Kima w 2017? To ma być podsumowanie. Więc tylko samorządność, tylko suwerenność gwarantuje, że będziemy się normalnie rozwijać. Trzeba o nią walczyć, nikt nam jej nie sprezentuje. Inaczej zostaniemy wymienieni na inny naród. Rozegrają nas nadzorcami, czyli Ukraińcami, i przejmą władzę. A już ją przejmują. A ja jeszcze ze swojej strony dodam tyle, że wolność ekonomiczna, bardzo ważna rzecz. No tak, to jest wiadomo. Potęga gospodarki jest kluczowa. Pamiętajcie o najbliższych dwóch dniach bardzo ważnych. To jest o dniu 1 maja, Marsz Suwerenności, który to marsz pan Trzaskowski już próbuje odwołać. Powiedzieć, że nie może się odbyć, bo to Marsz Narodowców. Pokażmy mu, gdzie go mamy. On by tam chciał, żeby tam niektórzy tam spenetrowali, ale nie. Tak. Pokażmy mu, gdzie go mamy. A kto organizuje, przypomnij? Konfederacja. Mhm. Marsz Suwerenności z okazji 15-lecia utracenia suwerenności, wstąpienia do Unii Europejskiej. Tak. I drugi bardzo ważny termin, 11 dzień maja. Godzina 14. Też pamiętajcie pod Urzędem Rady Ministrów. Przeprotestujemy przeciwko aktowi 447, tak. I nie zasłaniaj mnie, bo cię kopnę w kostkę. Protestujemy przeciwko aktowi 447 i sądzę, mam nadzieję, że może nas tam być ponad 100 tysięcy. Dałby Myślę, Bóg. Że Polaków wciąż na to stać i są w stanie się zorganizować, pokazać swoje głośne, gromkie, wyraźne. Marcin, boję się prorokować o frekwencji. Ale powiem Ci, ilu by nas nie było, każda ilość będzie dobra. I trzeba tam być, po prostu. Tak. I rzecz ostatnia, to już ode mnie prywatnie, ja jako sympatyk to powiem. Państwo macie wolny wybór, ale zachęcam Was do generowania dobrej frekwencji w dobrej i słusznej sprawie, czyli do głosowania na propolską Konfederację. Partię numer jeden w wyborach do Europarlamentu. Mało, to jest naszym obowiązkiem dać im szansę i dać na nich głos, proszę Państwa. Tyle Waszych głosów się zmarnowało, poszło się jebać, jak to się mówi. Głosowaliście na PO, na PiS, przepraszam, tak, na coś tam jeszcze. To dajcie głos na Konfederację, dajcie im szansę. Jak Bóg powiedział, daj mi szansę. Tak jest, kup los, dajcie im szansę. Kupcie sobie los. Los tak. Szczęścia. To będzie Wasze szczęście. Jeśli Was zawiodą, to oni będą mieli problem, nie Wy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.